Dzień dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji Eko Małopolska. Polacy marnują około 2 milionów ton jedzenia rocznie, podczas gdy stale rośnie liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Okres świąt i noworocznych postanowień to dobry moment na zmianę nawyków żywieniowych. Na zakupy najlepiej wybierać się z listą naprawdę potrzebnych składników, gotować tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, a nadwyżkę produktów oddać do banku żywności. Misją Banku Żywności jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie tą żywnością osób potrzebujących. Nasza organizacja działa jak swojego rodzaju hurtownia, która pozyskuje żywność od darczyńców, producentów, dystrybutorów, rolników, sieci handlowych, również osób prywatnych, a następnie przekazuje tę żywność naszym organizacjom partnerskim. Nasz bank działa na terenie województwa małopolskiego, gdzie współpracujemy z ponad 200 rozmaitymi organizacjami pozarządowymi, pomocowymi, placówkami pomocy społecznej i już te organizacje, otrzymując od nas żywność, albo wykorzystują ją do przygotowywania posiłków, w przypadku placówek stacjonarnych czy opieki całodobowej, albo przygotowują paczki dla rodzin, osób, które mają pod swoją opieką. Wsparcie Krakowskiego Banku Żywności dociera średnio do 70 tysięcy osób rocznie. Każdego roku bank przekazuje około 4 miliony ton jedzenia dla potrzebujących. A jak można pomóc? My osobom prywatnym oferujemy możliwość zauczestniczenia w akcji przy okazji świątecznej zbiórek żywności, czyli takich akcji, które realizujemy dwa razy do roku przed świętami wielkanocnymi Bożego Narodzenia, ułatwiając też sam proces przekazywania. Nasi wolontariusze są obecni w sklepach i tam, robiąc zakupy dla siebie, zachęcamy osoby prywatne do kupienia dodatkowej żywności i przekazania jej na rzecz Banku Żywności. Do Banku Żywności przekazywać można tylko fabrycznie opakowane produkty, ale już w jadłodzielni można podzielić się na przykład posiłkiem. Jestem niesamowicie szczęśliwy i zaszczycony, że mimo niesamowicie dobrej i wspaniałej działalności Banków Żywności jest w naszym mieście miejsce na food sharing. W wydaniu Fundacji Olin realizujemy food sharing przy nowym adresie Prądnicka 7. Dzięki niesamowitej pomocy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mogliśmy otworzyć na nowo naszą bazę w przepięknym Parku Kleparskim, gdzie troszkę inaczej niż Bank Żywności umożliwiamy ratowanie żywności i częstowanie się uratowaną żywnością wszystkim. Osoby w kryzysie, studenci, uczniowie, osoby starsze, osoby całe rodziny z dziećmi mogą przyjść tutaj do nas, zasilić nasze lodówki tym, co mogłoby się zmarnować, skorzystać z tego, co udało się uratować naszym wolontariuszom, ale też osobom ratującym żywność z zewnątrz fundacji. To wspaniała synergia, która materializuje się pod nowym adresem w sposób tak samo skuteczny jak wcześniej. Nie tylko na święta. Dbanie o środowisko, plan poprawy jakości powietrza i tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy. Między innymi za to w kategorii gmin średnich Dobczyce zostały kolejnym ekobohaterem naszego regionu. Plebiscyt zorganizowały Gazeta Krakowska i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dobczyce stawiają na odnawialne źródła energii i na pompy ciepła i na fotowoltaikę. W bardzo odważny sposób komunikują poważne problemy ekologiczne i są prawdziwym przykładem. Stawiamy na gminy, które odważnie realizują już wymagania klimatyczne, które już niedługo będą obowiązkiem dla nas wszystkich. W związku z tym odnawialne źródła energii, nowoczesne technologie i innowacje to jest właściwy kierunek rozwoju. Dlatego Dobczyce są naszymi eco-hero. Obserwuję DPI na Facebooku, burmistrza naszego i widzę, że te starania są. No i dążą do tego, żeby było lepiej w naszej gminie. Myślę, że jakość powietrza w ostatnim czasie się poprawia, ponieważ gmina idzie bardziej w ekologię, też na oczyszczalni, sortowanie wszystkich śmieci, wchodzą nowe normy emisji spalin, więc ja odczuwam to na plus wszystko. A co gmina jeszcze ma w planie?
ogniwa fotowoltaiczne, które się w gminie montują obecnie. Na kilku budynkach użyteczności publicznej wymieniliśmy około 200 piecy. No, podejmujemy różne działania, łącznie od pikników ekologicznych, ale także poprzez ostatnio taką nowością, której jeszcze tak oficjalnie nie ogłosiliśmy, ale staramy się przechodzić na ten papier bardziej ekologiczny, aniżeli ten zwykły. Czasami pewno gdzieś urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim albo w Urzędzie Wojewódzkim dziwią się, że przychodzi taki jakiś papier dziwny od nas, ale jeszcze nie zdążyliśmy tego tak oficjalnie przekazać. Chcemy też, żeby były długopisy urzędnicze papierowe, żeby nie były plastikowe. Już mamy dosyć tego plastiku, chyba wszyscy. To już wszystkie ekologiczne informacje na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia lepszego 2021 roku. Po tym trudnym roku 2020 mam nadzieję, że wejdziemy w lepszy czas. Wejdziemy silniejsi, ale wejdziemy także mądrzejsi. Życzę, aby ten rok 2021 był okazją do tego, abyśmy tak naprawdę pomagali sobie wzajemnie w codziennych sprawach. Mam nadzieję, że pandemia będzie już tylko złym wspomnieniem i nastaną lepsze czasy i będziemy mogli z powrotem cieszyć się sobą. Życzę Wam wszystkiego, co najlepszego.